Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi w regionie uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Krośnieńska policja ruszyła z akcją edukacyjno-informacyjną Życie bez strachu. Cmentarz jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce zostanie wyremontowany. Przy szkole podstawowej w Bratkówce powstaje nowe boisko sportowe. Rozpoczęły się matury. We wtorek do pisemnego egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 17 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników z województwa podkarpackiego. W samym Krośnie ponad 1100 osób. Myślę, że dobrze. Jestem dobrej myśli, że jest całkiem okej. To nie jakoś bardzo łatwe, ale do napisania. Myślę, ta część testowa była taka do napisania. Było całkiem dobrze. Teksty te do czytania ze zrozumieniem były całkiem takie w miarę. Była lalka na rozprawce i też wybrałem ten temat z lalką, bo tak mi się wydawał najbardziej taki przyjemny. Coś tam było o ambicji, to się też odniosłem do Peaky Blinders, bo tak pomyślałem, że się odniosę i było całkiem dobrze. W zespole szkół nr 4 w Jaśle do matury przystąpiło ponad 150 abiturientów. Było w porządku, mówili jasielscy maturzyści tuż po egzaminie. Stresowałem się dość mocno, ale myślę, że poszło mi nie najgorzej. Przewidywania były takie, jak się okazało, miała być lalka i była lalka. Myślę, że jest w porządku. Ja się w sumie cieszę, że była na rozprawce lalka, bo byłem najbardziej z niej przygotowany. I jak ją zobaczyłem, to się trochę uspokoiłem, ale jednak stres dalej był i do tej pory trzyma. Myślę, że chyba nie najgorzej, bo w sumie rozprawka okazała się dość przyjemna. Temat był dość nawet łatwy, tak mi się wydaje. Przynajmniej na to liczyłam, bo lalka to chyba była moja wymarzona lektura na maturę. Sesja maturalna potrwa do 20 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca. W tym roku rzeczywiście okres pandemii sprawił, że nauczanie zdalne trwało praktycznie przez cały rok szkolny, z wyjątkiem września i części października. To oczywiście wyzwanie dla metod i form stosowania nauczania na odległość. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy maturzystów tak, aby mogli pomyślnie zdać maturę. Tegoroczne egzaminy maturalne, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywają się w reżimie sanitarnym. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych. Zasada ta obowiązuje zdających nauczycieli oraz egzaminatorów. Będzie tylko więcej sal niż w poprzednich latach. Staramy się zadbać, staraliśmy się już, bo przygotowaliśmy tę salę, zadbać o odległości od 1,5 do 2 metrów. Płyny dezynfekujące, maseczki, to jesteśmy przygotowani, gdyby uczniowie bez tych maseczek na przykład przyszli do szkoły i ich nie mieli. Poprosiliśmy ich o wcześniejsze przybycie, żeby mogli zadbać o te swoje zasady bezpieczeństwa. Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą. Regulowała zasady organizacji władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywateli. Została uchwalona 230 lat temu, 3 maja 1791 roku. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na pandemię, obchody święta Konstytucji 3 maja były bardzo skromne. W Krośnie kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców tejże Konstytucji złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarnych. Myślę, że o Konstytucji 3 maja, o ustawie rządowej z 3 maja 1791 roku, musimy pamiętać głównie jako próbie uratowania państwa polskiego, uratowania niepodległości zagrożonej wtedy przez zaborców, w tym przede wszystkim przed Rosję. I była to próba ratowania niepodległości poprzez wzmocnienie państwa, poprzez uporządkowanie funkcjonowania państwa, doprowadzenie do tego, aby było to państwo nowoczesne, sprawnie zarządzane przez silną władzę wykonawczą. Konstytucja 3 maja wprowadziła trójpodział władzy, znosiła liberum veto oraz dawała swobody mieszczanom i chłopom. Faktem jest, że ta konstytucja przede wszystkim miała olbrzymie znaczenie dla następnych dziejów Polski. Potem przyszedł okres zaborów i dzisiaj my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale wtedy w czasie zaborów to właśnie 3 maj i odwołanie się do konstytucji majowej jako tej próby ratowania państwa było zwornikiem dla społeczeństwa polskiego we wszystkich trzech zaborach. I do odzyskania niepodległości
tak naprawdę 3 maj był największym, najważniejszym świętem narodowym, z którym się utożsamiali wszyscy Polacy. W Jaśle kwiaty na grobie nieznanego żołnierza złożyli m.in. burmistrz miasta Ryszard Pabian, członek zarządu powiatu jasielskiego Jan Muzyka oraz senator Alicja Zając. Święto 3 maja zawsze nam się kojarzyło z radosnym jego obchodzeniem, tym bardziej, że w tym roku mamy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji nasz Sejm w listopadzie ubiegłego roku ogłosił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. No cóż, niestety po raz kolejny musimy go obchodzić w taki nieco ubogi, bym nazwał, sposób, niestety bez wspólnego zgromadzenia się. Krośnieńska policja ruszyła z akcją edukacyjno-informacyjną Życie bez strachu. Jej celem jest zwiększenie pomocy ofiarom przemocy domowej. W ramach akcji w budynku komendy przy ulicy Lwowskiej dyżuruje koordynator do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Inicjatorem działań jest starszy aspirant Marcin Krówka. Chcemy wyjść jak gdyby z większym, szerszym zakresem pomocy do osób dotkniętych przemocą domową. Jest to zjawisko, które jest cały czas bardzo jak gdyby nasilone w naszym powiecie, stąd nasze działania ukierunkowane właśnie na pomoc tym ofiarom przemocy. W ramach tego właśnie projektu uruchomiliśmy dyżur, który pełniony jest przez policjanta, który na co dzień zajmuje się właśnie tą problematyką przemocy domowej. Na dyżur oczywiście mogą się zgłosić osoby pokrzywdzone, jak również świadkowie takiej przemocy, którzy również otrzymają wszelkie informacje i wszelką pomoc, jaką tylko będziemy mogli tutaj zapewnić. Policyjne dyżury odbywają się w komendzie przy ulicy Lwowskiej 28 w Krośnie. W każdy czwartek w godzinach od 16 do 19 można tutaj skorzystać z pomocy wykwalifikowanych funkcjonariuszy, a jeśli będzie taka potrzeba, również uzyskać pomoc psychologa. Utworzony został także specjalny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego można informować o wszelkich niepokojących sytuacjach dotyczących zjawiska przemocy domowej. A problem jest duży, ponieważ co roku na terenie powiatu krośnieńskiego zakładanych jest kilkaset niebieskich kart. Jest to taka procedura, którą policjanci wdrażają w chwili właśnie, kiedy podczas interwencji stwierdzają zjawisko przemocy domowej. Jest to duży problem w naszym powiecie, stąd właśnie taka akcja informująca o tym, że jest to bardzo negatywne zjawisko, gdzie szukać pomocy i jak sobie z tym poradzić. Przemoc w rodzinie najczęściej dotyka kobiety oraz dzieci. W ubiegłym roku na terenie całego kraju policjanci wypełnili ponad 70 tysięcy formularzy niebieskiej karty. Cmentarz jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce zostanie wyremontowany. Gmina Jasło otrzymała na ten cel 25 tysięcy złotych z budżetu państwa. Inwestycja będzie obejmowała m.in. wymianę płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej oraz remont ogrodzenia. Obecny stan zachowania tego obiektu jest taki, że wymaga on faktycznie remontu, w szczególności dotyczy to ogrodzenia, dotyczy to konieczności uzupełniania właśnie tych miejsc, które stanowią informacje o tym, kto jest pochowany na tym cmentarzu, i dlatego też właśnie dodatkowo planujemy wykonanie nowej tablicy z nazwiskami osób, które zostały tam pochowane, a także tablicy informacyjnej przy wejściu na cmentarz. Będzie to tablica dwujęzyczna. Na cmentarzu jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce spoczywa około 4000 ofiar obozu dla jeńców radzieckich w Szczebniach. Pierwsze pochówki miały miejsce w 1942 roku. Pochowano tam także żołnierzy Armii Radzieckiej poległych podczas walk frontowych w okolicach Jasła. W latach 60. ubiegłego wieku teren cmentarza uporządkowano. Wybudowano pomniki oraz oznakowano mogiły. Na terenie gminy znajduje się kilka tego typu miejsc pamięci. W ubiegłym roku prace remontowe prowadzone były na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w Warzycach oraz Bierówce. Naszym obowiązkiem jest pielęgnować takie miejsca pamięci. Naszym obowiązkiem jest mieć pamięć historyczną. Naszym obowiązkiem jest pokazywać, że przecież ta ziemia była bardzo mocno dotknięta, czy to I wojną światową, czy to II wojną światową, bo na tym samym poziomie są traktowane cmentarze z I i II wojny światowej. Łączny koszt prac na cmentarzu jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej w Bierówce wyniesie 35 tysięcy złotych. Przy szkole podstawowej w Bratkówce powstaje nowe boisko sportowe. Obiekt ma być gotowy jeszcze w maju.
Była potrzeba zrobienia takiego boiska wielofunkcyjnego, bo mamy tutaj w tej szkole dzieciaki, które też właśnie na świeżym powietrzu, w tym zabytkowym terenie parku podworskiego ćwiczą na WF-ie i nie tylko, ale i mieszkańcy przychodzą tutaj się spotkać, ale jest plac zabaw. No i postanowiliśmy wraz z Radą Gminy, żebyśmy taki właśnie plac zrobili i boisko wielofunkcyjne do kosza, siatki i tenisa ziemnego. No i powstaje ten obiekt, myślę, że będzie służył rekreacji i rozwoju kultury, siły ducha, ciała i umysłu. Koszt budowy boiska to 130 tysięcy złotych, z czego 70 tysięcy stanowiło dofinansowanie. Szkoła podstawowa w Bratkówce mieści się w zabytkowym dworze Starowiejskich. 3 lata temu budynek został gruntownie zmodernizowany. Przede wszystkim dzięki pieniążkom unijnym w ramach projektu Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego w gminie Wojaszówka, projekt opiewał na kwotę prawie 4 milionów złotych, odrestaurowaliśmy ten dworek i rzeczywiście polepszyliśmy stan obiektu, ale i warunki nauczania, uczenia się, uczęszczania tej szkoły i pobierania nauki naszych dzieci ze szkoły, ze wsi Bratkówka i Wojkówka, no i komfort pracy nauczycieli. W ramach projektu zrewitalizowano także Przydworski Park.